Cześć, z tej strony Przemysław Kowalczewski, jestem doktorem do spraw żywności i żywienia i dzisiaj opowiem Wam krótko o tym, na co zwrócić uwagę, jeżeli planujecie swój jadłospis, a macie zdiagnozowaną anemię. Zaczynamy! Anemia, czy też niedokrwistość, bo tak inaczej nazywamy to schorzenie, to stan, w którym nasz organizm nie w pełni radzi sobie z transportem tlenu do naszych komórek, naszego organizmu. Może to być związane zarówno z niedoborem żelaza w naszej diecie i brakami żelaza w naszym organizmie, a żelazo jest niezbędne do transportu tlenu przez czerwone krwinki w naszej krwi, ale również może wynikać z niedoboru kwasu foliowego czy witaminy B12. Przyczyn anemii jest bardzo dużo. Tutaj nawet drobne urazy czy operacje mogą powodować również niedokrwistość, ale chociażby przewlekłe krwawienie menstruacyjne czy zaburzenia spożywania pewnych związków odżywczych, a co w konsekwencji idzie syntezy czerwonych krwinek, również będzie miało mocny wpływ na to, czy będziemy mieć anemię, czy też nie. Jakie objawy, jakie symptomy płynące z naszego organizmu powinny wzbudzić nasz niepokój i powinny skłonić nas do tego, żeby podjąć się diagnostyki w kierunku anemii? Przede wszystkim taka ospałość i brak energii życiowej. Jeżeli nasz organizm nie jest wystarczająco dotleniony, to nie mamy energii do prawidłowego funkcjonowania. I tutaj nie mówię o bieganiu maratonów czy jakichś sportach wyczynowych. Mówię o takim typowym codziennym życiu i codziennym funkcjonowaniu. Czyli nie mamy energii do tego, żeby pójść do pracy i zrobić cokolwiek w ciągu dnia. Tutaj często również towarzyszy temu duszność, uczucie ucisku w klatce piersiowej. Możemy zaobserwować również przyspieszone bicie serca. Jeżeli transport tlenu jest utrudniony, bo komórki krwi czerwone, krwinki nie transportują tlenu wystarczająco dużo, organizm próbuje sobie z tym deficytem jakoś poradzić, właśnie zwiększając przepływ krwi do naszych mięśni, do naszych organów. W związku z czym serce musi bić szybciej. Możemy również zaobserwować w przypadku anemii zaburzenia z koncentracją, zaburzenia pamięci i ogólnie bóle głowy, które mogą towarzyszyć właśnie anemii również, powinny wzbudzać nasz niepokój. Kolejnym objawem, który jest już naocznie widoczny, to jest bladość skóry i błon śluzowych. Czyli jeżeli ktoś ma anemię, ma problemy z poziomem hemoglobiny we krwi, to jego skóra jest bledsza, jest bielsza, a błony śluzowe, chociażby nawet w buzi, w jamie ustnej, są bledsze i jaśniejsze. W przypadku bardzo skrajnych anemii nie ma możliwości zastosowania dietoterapii tak, żeby zapobiec następstwom i wyeliminować tą anemię z naszego organizmu. Natomiast jest pewne kilka wytycznych, na które trzeba zwrócić uwagę, planując takie codzienne żywienie, żeby faktycznie zapobiegać anemii, czy też bardzo słabe stadium anemii wyeliminować. Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę na żelazo. Żelazo, ten pierwiastek, jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania czerwonych krwinek, a to właśnie one transportują tlen w naszym organizmie. Jeżeli będziecie mieć niewystarczającą podaż żelaza w diecie, możecie narazić się właśnie na zaburzenia pracy czerwonych krwinek, a w konsekwencji anemię. Źródłem żelaza, bardzo dobrym źródłem żelaza, są produkty odzwierzęce, zwłaszcza tutaj czerwone mięso. Dużo osób na dietach roślinnych ma pewne też problemy ze zbilansowaniem zawartości żelaza w diecie, no bo skoro nie spożywają mięsa, podrobów, które są świetnym źródłem żelaza, no to trzeba jakoś sobie rekompensować. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że najlepiej przyswajalne, najlepiej wchłanialne żelazo jest w postaci żelaza chemowego, czyli właśnie tego odzwierzęcego. Żelazo, które występuje w roślinach, to niechemowe, również może być wchłonięte i wykorzystane przez nasz organizm, natomiast to przyswajanie żelaza niechemowego z roślin jest na dużo niższym poziomie, to jest około 5%. Więc jeżeli ktoś faktycznie ma anemię i chce dostarczyć duże ilości żelaza, żeby pozbyć się anemii, walczyć z anemią, to powinien jednak zwrócić się ku produktom zwierzęcym, czyli spożywać mięso, a nie produkty roślinne. Tutaj nie bez znaczenia jest również witamina C, która ułatwia wchłanianie z pokarmu wspomnianego wcześniej żelaza, więc tutaj dobrym źródłem witaminy C są właśnie rośliny, owoce i warzywa.
papryka, truskawki, cytrusy czy też kiwi, które włączone do diety ułatwią wchłonięcie żelaza, które się w tej diecie znajduje. Anemia może być spowodowana, jak wspomniałem, niedoborem żelaza w diecie, ale również niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12. I to te dwa składniki, czyli właśnie witaminę B12 i kwas foliowy, również powinniśmy spożywać w większej ilości, jeżeli mamy podejrzenie lub zdiagnozowaną anemię. Witamina B12 występuje w produktach zwierzęcych i świetnie wchłaniana jest z produktów zwierzęcych, natomiast nie występuje w ogóle w produktach roślinnych. Co do tym idzie, osoby na dietach roślinnych, które nie spożywają mięsa i produktów odzwierzęcych, muszą suplementować swoją dietę witaminą B12, tak żeby właśnie zachować odpowiednią podaż tej witaminy w swojej diecie. Witamina B9, czyli kwas foliowy, występuje w warzywach, zwłaszcza tych liściastych, zielonych, i może być spożywana w takim tradycyjnym jadłospisie w wystarczający sposób. Natomiast w przypadku anemii bardzo często zaleca się również suplementowanie kwasem foliowym. Tutaj kobiety w ciąży, które siłą rzeczy bardzo mocno są obarczone pewnymi deficytami z uwagi na rozwijające się dziecko w ich ciele i pobieranie substancji odżywczych, również mają wskazanie do tego, żeby spożywać właśnie żelazo i m.in. kwas foliowy. Pamiętajcie również o spożywaniu generalnie dobrej jakości białek i odpowiedniej podaży białka w diecie, no bo czerwone krwinki to są właśnie krwinki, które są zbudowane z białek, więc jeżeli będziecie mieli niepełnowartościowe posiłki, za mało białka będziecie spożywali, to również synteza czerwonych krwinek może być upośledzona, a co za tym idzie, może to powodować lub nasilać anemię w waszym organizmie. Jeżeli podejrzewasz, że możesz mieć za mało żelaza, witaminy B12 czy kwasu foliowego, rozważ suplementację. Tutaj ważne jest, żeby skonsultować to z lekarzem i z dietetykiem, żeby sprawdzić, czy faktycznie te deficyty występują, czy może wystarczy po prostu odpowiednio przeorganizować wasz jadłospis. No i nie, tutaj bardzo często podkreślam, że podstawą tego zdrowego, zbilansowanego wyżywienia powinien być wasz talerz. I to posiłki, które spożywacie, powinny dostarczać odpowiedniej ilości makroskładników, witamin, minerałów i innych fitokomponentów, które też są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a suplementy są dopiero ostatecznością. Suplement, jak nazwa wskazuje, ma coś uzupełniać, jeżeli mamy faktycznie bardzo mocne deficyty. W przypadku anemii, tych ostrych anemii, bardzo często podaje się duże ilości żelaza w formie tabletek, ale nawet iniekcji domięśniowych, bo te bardzo skrajne anemie stwarzają mocne zagrożenie dla życia. Nie warto więc lekceważyć dość banalnych początkowo objawów, zbilansować sobie dietę i zapewnić odpowiednią podaż żelaza, witaminy B12 czy kwasu foliowego tak, żeby zachować zdrowie i zabezpieczyć się przed rozwojem anemii. Mam nadzieję, że troszkę więcej już wiecie na temat anemii i wiecie, na co zwrócić uwagę, planując swoje posiłki, swój jadłospis. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym filmie.